opowiadamy historię głosami kobiet, więc chcąc, nie chcąc, ta nowochódzka narracja trochę się zmienia. To znaczy odchodzimy od tej całej takiej historyczno-politycznej części, skupiając się bardziej na stronie intymnej, życiowej, rodzinnej, to znaczy o prostych ludziach, ich prostych historiach, ich małej ojczyźnie, czyli o Nowej Hucie, no, które razem budują jakiś portret tej Nowej Huty, mam nadzieję, że trochę inaczej opowiedziane, czy z innej perspektywy, niż mieliśmy to już do czynienia tutaj w innych spektaklach. A po wojnie była bieda, razem z jakąś tam wolnością jedzenie nie przyszło i w końcu dostałam nakaz pracy do Nowej Huty. Co? Że mojej rodzinie było nie po drodze ze Związkiem Radzieckim? Że partyzantka? Że AK? Co z tego? Tam dawali mieszkania. A ja nic więcej nie chciałam. Huta dawała, ja potrzebowałam. Proste. Ten spektakl pokazuje też to, jak ważną rolę odegrały kobiety w budowaniu Nowej Huty. Ja na przykład opowiadam historię Zdzisławy, która opowiada o tym, jak stała się murarką i robiła cegły, które służyły powstawaniu Nowej Huty, a potem jak nagle z bycia murarką stała się archeolożką. Tak więc mamy swój pierwszy nowochódzki materac w swoim pierwszym nowochódzkim mieszkaniu, tylko że wody nie mamy, prądu nie ma, gazu nie ma, ale miłość jest. Miłość jest wszędzie. Wszędzie. W rowach głębokich się można było kochać, bo w głębokie rowy nikt nie zagląda. Więc blok, wyspa, a naokoło rowy z kochającymi się ludźmi. Mamy obrazy pełnych ludzi. W tym wypadku rzeczywiście są to portrety kobiet. Tego brakowało, tego w ogóle brakuje w naszych narracjach i opowieściach współczesnych. Więc tym bardziej się cieszę, że właśnie taki projekt, będący swego rodzaju hołdem, ale też z projektem z przymrużenia oka, bo w teatrze bez przymrużenia oka i pewnego dystansu nie da się opowiadać rzeczywistości, powstaje właśnie w Łaźni Nowej. Ja jestem kobietą ekskluzywną. No co, w Nowej Hucie kobiety ekskluzywne też mieszkają. Ja mam spore potrzeby. Ale ja się wychowałam w Krakowie. On był inżynierem. Pracował w kombinacie i zabrał mnie po 2 latach do Nowej Huty i poślubił. Mieszkaliśmy na Ogrodowym. A rodzice to się w ogóle zakrztusili tą wiadomością. Nic nie powiedzieli. Do dzisiaj nic nie mówią. Do dzisiaj pamiętam spotkanie właśnie z 90-letnią panią, która tutaj właśnie opowiadała nam, jak to wszystko przeżyła i to zbliżało ten tekst też nam, więc ja inspirowałam się mocno tym, co przeczytałam. Przeczytałam całą książkę Renaty Radłowskiej. Te reportaże są naprawdę wspaniałe, bardzo Państwu polecam. Jestem przywiązany do tego, co moje, bliskie, lokalne i zanurzając się w polskość malarstwa, muzyki, literatury, od sarmackich trumniaków poprzez Chopina do Gombrowicza, próbuję ten ukochany, peryferyjny grajdą nie tyle podnieść do wymiaru wszech, do wymiaru kosmicznego, ile wyrazić tak, żeby adresaci moich obrazów nie zapierali się rodzinnej ojcowizny, nie wstydzili własnej słomy w butach, swojej tubylczości i odrębności, bo są jak linie papilarne, niepowtarzalne w tym, co dobre i złe. Czuję się spadkobiercą tradycji i postaw moich rodziców, babek i dziadków, cząstką polskiej kultury, obyczaju i wiary, będąc też dziedzicem polskich grzechów, głupoty, nieżyczliwości, prywaty, zawiści, obłudy, kompleksów. Mój tato malował w cyklach. Obrazy reprezentujące wszystkie te cykle znajdują się na tej wystawie. Od tych, które uczyniły go popularnym i w dobrym i w złym tego słowa znaczeniu, czyli obrazów komentujących rzeczywistość polską, historię i gębę PRL-u, czas stanu wojennego i tego, co działo się potem. Tak zwane tańce polskie albo drogi polskie.
Kolejnym cyklem są obrazy prowincjonalno-gminne, które malował tato przez całe życie, przy czym słowo prowincja było dla taty słowem jak najbardziej pozytywnym, gdzie malował tą Polskę, którą kochał i ludzi z ich słabościami, nieszczęściami, przemijaniem, choróbskami i tym efektami przemian, jakie w naszym kraju następowały. Kolejny cykl to są judaiki, obrazy poświęcone kulturze żydowskiej. I mamy pierwsze prace z tego cyklu, to jest najstarsza praca na wystawie z 1966 roku i ostatni obraz, jaki został namalowany w roku 82. Poza tym są obrazy sakralne, obrazy poświęcone innym twórcom, inspirowane ich twórczością i opowiadające o zachwycie ojca tym, co robili. Hasiorowi, Wojaczkowi, pod którym właśnie stoimy, teatrowi Witkacego, Chopinowi. Ostatnim cyklem są portrety, które również ojciec malował przez całe życie. Zdecydowaliśmy się na taką przestrzeń labiryntową, zdecydowaliśmy się na oświetlenie zalewowe i świetnym pomysłem projektanta było wykorzystanie tych napinanych, naciąganych sufitów, pod którymi świecą LEDy, które sprawiają wrażenie patio ze szklanym sufitem mlecznym, przez które sączy się dzienne, naturalne światło. Na 210 metrach kwadratowych mamy 91 prac, które są z różnych cyklów. Na tych kolorowych, pastelowych ścianach, w konkretnych, labiryntowych wnętrzach, z podziałem nie chronologicznym, ale bardzo logicznym i pozwalającym szukać dla siebie miejsc i zrozumienia samego artysty. Kochał plenery, kochał wyjazdy, kochał miasteczka prowincjonalne. Urodziwszy się w Częstochowie, ale żyjąc w Katowicach, mieszkając, studiując, tak naprawdę uciekał od tego miasta po to, żeby czerpać z tego, co jest najistotniejsze dla człowieka, czyli szukać harmonii w naturze.